moi widzowie, pokonaliśmy Lucyfera, udało nam się go pokonać, ale to nie koniec naszych problemów, bo jest jeszcze Herobrine. A dodatkowo ja już niby czuję się dobrze, niby jest git, ale jednak tak mnie boli gardło, mam jakiś dziwny katar, piję sobie herbatę po prostu cały dzień tylko i wyłącznie, bo po prostu no czuję się taki średnio po prostu, no w sensie czuję się dobrze, ale średnio, to jest takie dziwne uczucie, bo jakby mam energię, ale strasznie boli gardło i nie chce mi się totalnie mówić. A wiecie, praca youtubera to jest głównie mówienie. Ale słuchajcie widzowie, ja dostałem dzisiaj, patrzcie jaki strój dostałem. Wróciłem na palionowo i dostałem taki strój od paliona. Nie wiem totalnie dlaczego, ale tłumaczę to dlatego, że tam po prostu jest... No, tej kopuły już nie ma, jakby została ona zniszczona, no, to wszystko jest upawa, wejdźcie sobie do niego i zobaczcie. Ale dostałem taki kostium właśnie, żeby w nim chodzić, żeby było bezpieczniej, bo nie wiadomo o co chodzi z tym portalem, co on takiego robi i... żeby po prostu nie ryzykować. Denerwują mnie, straszliwie mnie denerwują wszystkie te... Nie wiem co tu się w ogóle wydarzyło, że ja tu schodów nie mam. Nie wiem co to jest w ogóle, ja nie wiem jak to tu powstało. Ale denerwują mnie tutaj strasznie te, jak one się nazywają, kurczę, endermany, bo one mi przynoszą i budują mi tu wiecznie rzeczy, ja nie wiem jak to się dzieje. Wiecznie przychodzą mi tu endermany i stawiają te bloki. Patrzcie, 7 bloków skopałem, to jeszcze nie koniec, jeszcze na pewno coś tu znajdziemy. Tu nic nie ma? Kurczę, o dziwo. O dziwo nic nie ma tutaj, ale tu możemy zejść i tu już mamy bloczek, sobie go zabierzemy oczywiście, dlaczego nie? Przejdźmy sobie tędy, no i to już chyba będzie wszystko z bloków, ale tak jest, ładnie zebraliśmy, ładne, że tak powiem, zbiory. Dobra, ja po co ja tu przyszedłem? Przyszedłem tutaj dlatego, że byliśmy tutaj ostatnio w trakcie tworzenia poty na widzenie w... Znaczy, na jakie widzenie? Na nie widzenie w ciemności, tylko na widzenie, na bycie niewidzialnym. To jest właśnie to, musimy zrobić. Już złotą dałem, więc nie potrzebujemy tego. Trzeba porobić potek na niewidzialność, bo one się nam na pewno w końcu, że tak powiem, przydadzą. Lepiej mieć zapas, niż mieć niedobór. A ja w tym momencie łyk herbaty jest obrzydliwie gorąca. Jest gorąca, ale na to gardło to... Na to gardło to jest coś pięknego. Dobra. Mamy... nie to, nie chcę, bo ja chcę to jeszcze wzmocnić. Musimy mieć 8 minut, to jest lepsze, żeby mieć 8 minut. Ja mam tego tak dużo, że ja w sumie byłbym w stanie porobić tego więcej. Może byśmy zrobili kapkę więcej. Raz, dwa, trzy. Tutaj raz, dwa, trzy. Tutaj, oj, mamy raz, dwa, trzy. Dobra, robimy taką produkcję, że heja. Dobra, robimy tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i patrzcie, co tu się będzie teraz działo, jaka produkcja. Tu mamy już 8 minut, a tu łup jedno, łup drugie, łup trzecie. Tu bierzemy sobie to w tym bierzemy to w tym momencie, ja cię sunę, ja tu umrę przed tym komputerem. Gdzie mam? Ja tu miałem skrzynkę z tymi, z wszystkimi potami. O nie, tak być nie będzie, tak być nie będzie. Musimy zajść po taką tą, tylko tu niech się to skończy, załadujemy kolejne, myk, myk i myk. Lecimy w tym momencie po skrzynkę, stworzymy tu skrzynkę na te wszystkie rzeczy, bo tak być nie może, że ja to nie mam jakby tego. Musimy mieć te potki wszystkie tam przygotowane, żeby po prostu mieć skąd brać i mieć gdzie składować. Dobra, szybko. Tak, ja się jakby spodziewam, nie? Już po prostu wchodzę do domu i już myślę, kurde, żebym ja tylko nie zobaczył jakiejś skrzynki. O, dobra, sprawdźmy to po prostu. Będzie tylko gorzej. Dobra, najpierw wezmę skrzynki, najpierw sobie ogarniemy inne rzeczy, ja nie chcę tego czytać. Mamy tutaj tyle, nam wystarczy, skrzynek 4 totalnie, nawet wystarczyłyby 2, weźmiemy 4. Tam trzeba schody dorobić, nie wiem czy wiecie widzowie, tak jest właśnie. Kurczę, zaraz mnie coś strzeli, jak ja nie przestanę dostawać jakichś skrzynek, znaczy skrzynek, no tak, skrzynek, jakiś książek miałem na myśli, ja powiedziałem skrzynek, ale w sumie to jedno i to samo, od jakiegoś Herobrine'a, to jest na bank od Herobrine'a, no chociaż będzie tylko gorzej, to mógłby też, dobra, to mógł dać ktoś inny też w sumie. Palionowy Join the Game, dobra, zobaczmy. Tym razem wygrałeś, zbanowanie Lucyfera tylko pogorszy waszą sprawę. Wrzucając jego duszę w ten portal, aktywowałeś go, dzięki czemu rozpoczął się proces. Stopniowo będę przyjmować palionowo, aż oba światy się połączą, a wtedy będę miał wszędzie władzę nad wami. Szukajcie nowego domu. Ja nie wiem, to jest po prostu... Dobra, zajmijmy się tym, spokojnie, chociaż chwilę spokoju, proszę, taką minimalnie spokoju po prostu, tak chociaż trochę bym potrzebował, nie wiem, ciągle się jakieś dziwne akcje dzieją, nawet nie mogę w spokoju poty zrobić, nie? No ale w sumie też robię te poty w wiadomym celu, nie? No jednak robię je dlatego, żeby mieć, jak się schować przed Herobrine'em. Dobra, zróbmy tak, zróbmy najpierw te schody, żebym tutaj wiedział, w ogóle nie z tego są te schody zrobione, ale już trudno, zróbmy to w ten sposób.
Tak, to też może być. Nie wiem, co to jest, ja to wywalam stąd, bo mi to ktoś tu zbudował dziwnego. Ja tego nawet nie chcę tutaj, nie wiem, kto to zrobił. Nie wiem, proszę mi wskazać, wskażcie mi, wy na pewno wiecie, kto to zrobił. Wskażcie mi osobę, która mi to tu wybudowała, to jest tak beznadziejne. Dobra. Rozwalam to, bo to już tutaj nic, że tak powiem, nie znaczy. Robimy tutaj, w tym miejscu... No dobra, robimy tu. Nie wiem już nawet, gdzie mam robić te poty. Dobra, i ostatnie, co musimy zrobić, to redstone'a wrzucić, żeby to wzmocnić. Dobra, robimy już tyle pot na niewidzialność, że to już naprawdę nam, że tak powiem, starczy na... Na krótko, bo pewnie co chwilę będziemy je pić, nie? No, tak to wygląda niestety. Dobra, niech one się zrobią, one i tak już będą gotowe, no nie muszę... A dobra, już poczekam, bo już się to kończy, to już, kurczę, miejmy to z głowy. Zamknijmy temat tych potek, wrócimy to do domu, żeby po prostu ogarnąć, o co chodzi z tą książką. Ja nie wiem, widzowie, to jest tragedia, już nawet nie wiem, jak ja mam się chronić przed tym wszystkim, to już... Już mam czasami takie... A wiecie co, wezmę sobie jedną potę na niewidzialność w sumie, bo ja nie wiem, czy mi się nie przyda. Weźmy sobie tak, no jedną, no, no dobra, dwie weźmy ze sobą, tak na wszelki wypadek, kurczę, bo ja... No, zrobiłem je, a one leżąc tutaj w ogóle nie posłużą, więc lepiej mieć przy sobie. Dobra, przejdźmy się do tego portalu, bo napisał, że się aktywował, ja tam w sumie widziałem go tylko z daleka. I nie miałem okazji się mu tak znaczy z bliska też widziałem, ale jak był aktywowany, tego nie widziałem, z bliska się tak nie przyjrzałem na niego, bo po prostu byłem w tym innym wymiarze, żeby po prostu zbanować tego Lucyfera, co na szczęście się udało i czuję naprawdę ogromną ulgę, bo jakby on tutaj dalej był i dalej by nam tutaj, że tak powiem, przeszkadzał, to nie byłoby fajnie. Dobra, dochodzimy tutaj do tego portalu i patrzcie, to wygląda w ten sposób, nie? On jest aktywowany, już ewidentnie to widać, to wtedy nie było aktywowane. Jeżeli to ja to aktywowałem, to jest po prostu jakaś tragedia, ja nie wiem. Tak coś czułem, że ja ściągnę na palionowo samo złotym. Ale no dobra, zbanowałem chociaż Lucyfera, nie? No ale szkoda trochę palionowa. Dobra, nie wiem totalnie, co mamy z tym zrobić, szczerze mówiąc. Już trochę nawet się nie boję chodzić koło tego portalu. Nie chciałbym... Przepraszam bardzo. Tak mnie po prostu dusi. W każdym razie nie wiem co by się stało, jak ja bym w niego wszedł. Nie wiem, czy to jest możliwość przejścia na tamtą stronę. W każdym razie mam nadzieję, że da się stamtąd przejść tędy tutaj, ponieważ tak się składa, że tam jeszcze zostały niektóre osoby w ogóle w tamtym innym wymiarze. Na przykład Milki tam została. Tak samo drogą, ja nie wiem właśnie, dlaczego ona tam została. Jakby... Dostawała informację, że ma wracać i on, nie wiem, może się coś stało? Ej, może się coś stało, tylko... Już nawet nie wiem, jak mam się kontaktować, nie wiem, bo też przez portal przechodzić... Nie wiem, widzowie, ja jestem załamany, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, nie wiem, co jest u Emily, co się dzieje, czy ona wróci, czy nie wróci. Kto tam jeszcze został? Steve tam... Nie, Steve wrócił. Został tam Yeti? Nie, Yeti też chyba wrócił. Ja nie... Chyba tylko Milki została? Ej, może tylko Milki została? Co ona tam tyle czasu robi? Ej, co jest gra? Dobra, coś musiało się stać. Dobra, ja w takim razie będę musiał, wiecie co zrobić, zróbmy taką akcję. O, wiem co zrobimy. Napiszemy książkę z wiadomością po prostu i wrzucimy w ten portal. Zobaczymy, może to dojdzie do Emilii, może ona to zobaczy, może, wiecie, otrzyma tą książkę, a może i nie. To się wszystko zobaczy. W każdym razie warto spróbować, więc weźmy sobie jedną książkę i napiszmy wiadomość do niej. Tu mamy czyste książki, bierzemy tą książkę, nazwijmy sobie ją od razu, nazwijmy sobie ją po prostu, nazwijmy... wiadomość do Milki. Dobra, zróbmy coś takiego. Dobra, i teraz po prostu możemy napisać tą wiadomość. Siemano, wrzucam tę książkę do portalu. Kto tu jest obok mnie? Pszczoła mnie popycha! Co jest gra? Ja myślę, że ktoś tu przyleciał obok mnie. Coś leci do mnie? Zapraszam. Co ty tu robisz? To ją zmieliło? A nie, ja tu mam ul! Dobra, nieważne. Ja byłem pewien, że ona podleciała do tego i ją to zmieliło, nie? Ja byłem w szoku, myślałem... Skończmy tą książkę. Siemano, wrzucam tę książkę do portalu, ponieważ martwię się i nie wiem, czy wszystko jest git. Wracaj na palionowo, jak tylko będziesz mogła. I może byśmy napisali... a jeśli masz kłopoty, to daj jak najszybciej znać. Albo nie jak najszybciej, to... jak masz kłopoty, to odrzuć... tę książkę
do portalu. Wtedy będę wiedział, że coś jest nie tak. O jeny, dobra. Pozdro od Tosta. Liryczna posta. Dobra, mamy napisaną książkę, można iść, prawda, wrzucić ją w ten portal i mam nadzieję, że Emilia mi odpisze i że po prostu wie, znaczy odpisze, albo po prostu, no w sensie mam nadzieję, że ona po prostu wróci. A może lepiej nikt mi nie odpisuje, bo jak mi odpisze, to znaczy, że będzie chyba jakiś problem. Więc ja bym chyba raczej wolał, żeby ona po prostu nawet nie odrzuciła książki, po prostu żeby pewnego dnia, żebym ją zobaczył, prawda, jak ona sobie wybiega za rogu i mówi siemano, siemano. Dobra, wrzucamy to do tego portalu, nie ma co, nie ma co. Stajemy tu, wiadomość do Milki i uwaga. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Prawda, jeżeli widzowie wiecie z jakiej książki to jest cytat, napiszcie w komentarzu. A ja wrzucam to do środka. Dobra, nie było piorunów żadnych, ło, na szczęście. Ale dobra, wrzuciliśmy to do środka i mam nadzieję, że Milki odczyta tą wiadomość i co? No i mam nadzieję, że wróci na palionowo. A mam nadzieję, że nie odrzuci tej książki, mam bardzo dużą nadzieję na to.